Więc zaczniemy od tych najgłupszych skamerów na świecie, którzy zdołali ukraść 240 milionów dolarów i przez chwilę nawet żyli jak wielcy królowie, wydając na jeden wieczór w klubie po 300-400 tysięcy dolarów, ale finalnie sami donieśli na siebie dowody i trafią za kratki. Mimo że ta kwota jest gigantyczna, bo mówimy o prawie miliardzie złotych w ukradzionych bitcoinach, to te czosnki wcale nie użyły jakiejś bardzo skomplikowanej metody hakerskiej. Cały misterny plan był banalny i nie podejrzewałbym kogoś, kto ma ponad 200 milionów dolarów, że dałby się na to złapać. Najpierw te łebki zadzwoniły z fejkowego numeru Google, aby dostać dostęp do jego kont osobistych. Potem zadzwonili jako wsparcie Gemini, twierdząc, że konto zostało zhakowane. Zmanipulowali ofiarę, aby zresetowała weryfikację dwuetapową i przelała środki z Gemini na portfel. I na koniec nakłonili ofiarę do udostępnienia swojego ekranu i wycieku kluczy z Bitcoin Core. Więc to wcale nie była jakaś inżynieria kwantowa i całość zajęła im około 1,5 godziny. Ale największy błąd zaczęli już popełniać w pierwszej sekundzie tej wielkiej kradzieży, ponieważ całość nagrali podczas swojej rozmowy na Discordzie. Przez przypadek jeden z nich pokazał swoje prawdziwe dane, przez co wyśledzenie go przez FBI nie było najmniejszym problemem. W podobny sposób jego drugi kolega, który pomagał mu prać pieniądze, udostępnił swoje dane, a trzeci chłop stwierdził, że zacznie się wokół wszystkim chwalić tym swoim wielkim majątkiem, wydając w jedną noc w klubie kilkaset tysięcy dolarów, albo przez kupowanie dziewczynom, którym chciał się przypodobać, drogich torebek marki Birkin, którymi te później chwaliły się na TikToku. Nie. Hermes, Birkin to jest model, kolego. Widać, że nie jesteś tutaj w wysokich sferach jak wujek. Ja to już mam wiedzę odnośnie takich torebek od wielu lat. Pamiętam, jak pierwszy raz widziałem je w internecie. Do dzisiaj czasami na nie spoglądam. Dodatkowo gość... To nie, że musieli pokupywać, jak dostali zap, żeby Birkin od Hermes kupić? No nie, bo mogłeś z drugiej ręki kupić, przecież kurwa wejdziesz na jakiegoś farftecha i kurwa to będzie. To drogie jest, tutaj za chwilę się zdziwicie, że to jest takie drogie. Znaczy to aż takie drogie nie jest, nie? To wiadomo, że za tyle po prostu ktoś chce to sprzedać. Ale tak, liczmy po prostu, że taki Birkin to jest 10 tysięcy dolarów. 10, 15, no też wiadomo, zależy z czego zrobiony i jaki dokładnie model, kurwa i tak dalej, ale liczmy, że tyle mogli wydać, nie? Chwalił się też pieniędzy na swoim Discordzie. Ten kuźwa przegryw kupił jednej z dziewczyn różowe Lamborghini oraz 3 drogie torebki, a ta go i tak odrzuciła i mu odpisała, że w sumie to ma chłopak. Ja pierdolę, jaki kukolt jebany. Rozumiesz to, kurwa? Simpujesz, kurwa, urusem do laski, kurwa. A ona pisze, że jakby... No fajnie, nie? Jakie kukoldy jebane. Mogliby mi dać, kurwa, dychę dolara na rozruch, kurwa, to bym im, kurwa, pokazał co i jak. A nie dość, że pójdą siedzieć, to jeszcze rozkurwili pieniądze, żeby jakimś dziwkom samochody pokupować. Niech spierdziela. Ale przynajmniej dzięki jego własnej głupocie, gość został całkiem szybko zlokalizowany. Większość tych pieniędzy panowie próbowali prać przez użycie giełd, ale nawet to im nie wychodziło, ponieważ mylili te wyprane pieniądze z tymi brudnymi. Wielki szacun dla Zaka XTB, który przeprowadził całe śledztwo, zidentyfikował tych gagatków oraz doszedł do samego nagrania, jak okradają gościa z 240 milionów. Część skradzionych środków została już zamrożona oraz oddana w ręce właściciela, a panowie zostali aresztowani przez FBI za oszustwo na kwotę 230 milionów dolarów. No to pewnie co oni tam dostaną, kurwa? Czterokrotne, kurwa, dożywocie i 6 kar śmierci? Czy o co tam chodzi? I jeszcze do tego 3000 lat w więzieniu? Bo tam jakiś wyrok, kurwa, niesamowity za to będzie, nie? Jak kupisz Birkina, Birkin pod tym względem jest wiesz, bo to jest trochę jak z zegarkami, nie? Torebki Hermes są bardzo ciężkie do dostania. To jest trochę jak z Rolexem, nie? To się teraz troszkę zmienia, bo dużo Rolexów chodzi under retail, czyli kiedyś, żeby kupić Rolexa, to szedłeś do Rolexa i mówiłeś: dzień dobry, chciałbym kupić zegarek. I oni ci mówili: to bardzo fajnie, my też byśmy chcieli kupić zegarek, ale proszę stąd wyjść. Tak w dużym skrócie. No wiadomo, nie wypierdolili ci do sklepu, no ale ci mówili: no niestety listy są zamknięte. No ale powiedzmy, przychodziłeś tam parę razy czy coś, czasami otwierali listy, mówią: no dobrze, możemy pozwolić panu zapisać się na zegarek. No i na przykład chciałeś zegarek za, bo powiedzmy takich Sabów stalowych czy coś, to zapomnij, nie? Czy jakieś Daytony stalowe, zegarków stalowych, to praktycznie nikt nie miał do nich dostępu, no chyba, że byłeś, kurwa, klientem, który już tam kupił kurwę zegarków i chcieli ci, kurwa, wiesz, petardę wypolerować. Bo na przykład taki Sab, który w sklepie kosztował, nie wiem, 10 tysięcy euro, to od razu mogłeś go sprzedać za 15, no bo po prostu było większe zainteresowanie tymi zegarkami niż produkcji i tam i tak dalej. No ale powiedzmy, pozwalali ci kupić jakiś złoty zegarek i powiedzmy, że ten zegarek kosztował 150 tysięcy złotych, wpłacałeś 15 tysięcy zaliczki i czekałeś. Mogłeś czekać,
3 miesiące, a mogłeś czekać 3 lata. A mogli go w międzyczasie wycofać z produkcji, czyli oddawali po prostu te 15 tysięcy. Ale potem Rolex zmienił politykę i... A chociaż nie wiem, czy to jest polityka Rolexa, czy Kruka, bo Kruk obsługuje Rolexa w Polsce. I już nie brali zaliczek na zegarki, no bo też nie byli w stanie jakby stwierdzić, czy rzeczywiście ten zegarek dostaniesz. Czyli dochodziło do czegoś takiego, że przychodzisz do sklepu, podoba ci się tam 1-2 zegarki, zapisują cię na listę, no i teraz czekasz. Niekoniecznie możesz go dostać. No ale powiedzmy, że go dostawałeś. I dostałeś ten zegarek za 150 tysięcy. Płaciłeś te pieniądze, dostawałeś ten zegarek i mogłeś go sprzedać za 180 od razu. Tylko jakbyś go sprzedał od razu za 180 tysięcy, Rolex by się dowiedział, no to już nigdy w życiu byś zegarka nie dostał. I teraz tak, to nie jest tak, że nie możesz potem sprzedać tego zegarka, ale jak przyszedłeś tam na zasadzie flipa, że wiesz, kupić za 150 od razu dojebać, no to jak wyjdzie, no to by cię skreślili z wszystkich list, nie? Ktoś powie, no tak, ale jak oni to mogą wiedzieć? No bo na przykład mi sprzedasz ten zegarek, a ja pójdę do Rolexa, żeby mi go nastawili. Ona se wpisze, kurwa, numery tego zegarka i się okaże, że go sprzedali dzień temu jakiemuś typowi. Ja powiem, nie, ja go kupiłem z drugiej ręki. Ale na przykład masz, nie wiem, jakieś Hubloty, kurwa, czy jakieś Jacob & Co. Też to są drogie zegarki. Tylko, że kupisz taki zegarek, tych Jacobów się, kurwa, w ogóle nie da sprzedać, nie? Kupisz zegarek za 500 000, bo one są bardzo abstrakcyjne i nikt od ciebie nie będzie chciał tego gówna odkupić nawet za 200 tysięcy. No, więc to żadna inwestycja, nie? Jakby jeszcze te rolki, kurwa, jakieś apeki, o RM-ie to nawet nie ma co mówić, bo nigdy w sklepie nie byłem. No jakiś apek, jakiś patek. To właśnie tak działały. Teraz ogólnie zegarki się na łeb spierdoliły i praktycznie żaden nie chodzi premium, a pewnie będzie jeszcze gorzej. I z torebkami jest w sumie to samo. Ty możesz pójść do Louis Vuitton i kupić torebkę za 3000 euro. No możesz to zrobić. Tylko ta torebka, no to będzie warta tyle, ile ktoś ci zapłaci za używaną rzecz. Czyli nawet tych 3000 złotych, 3000 euro nie zobaczysz. Czy jakiś Gucci, kurwa, czy coś. Zyskać nie zyskasz, być może mało stracisz. Ale jak już byś poszedł do Hermes i by ci pozwolili Birkina zamówić, co też pewnie wiąże się, tak jak w przypadku Rolexa, że jak kupisz rzeczy, które nie chodzą premium, ale kupisz już ileś i zrobisz sobie historię zakupową, to pozwolą ci kupić coś, co chodzi premium, nie? Coś, na co się czeka. Czyli na przykład idziesz do Hermes i nie wiem, kurwa, kupujesz zastawę, kurwa, sztućców, nie wiem, kurwa, za 100 tysięcy euro, których nikt, kurwa, nie chce, ale być może pozwoli ci to zamawiać Birkiny od tego momentu, czy jakieś Kelly, kurwa, czy coś. No, więc jak kupisz w Hermes, nie wiem, ile w sklepie kosztuje, no bo jakby się nie interesuje takimi rzeczami, czy jakieś Chanel, kupisz tam torebkę, nie wiem, za 15 tysięcy euro, no to ona jakby na rynku wtórnym będzie więcej warta. Bo po prostu jest większe zapotrzebowanie, więcej osób to chce, niż realnie może mieć. Więc jeśli masz kolekcję Kelly, Birkinów, kurwa, Chanel, to te torebki koniec końców trzymają wartość, a mogą nawet wzrosnąć. Chanel, znak większości Hermes, lepsza stopa zwrotu? Okej. Okay. Ale z góry mówię, nie? Jak ktoś sobie pomyśli, że jutro pójdzie kupić, kurwa, do Hermes, nie wiem, torebkę za 50 koła i że ją sprzeda za 70, to się raczej rozczaruje, bo mu powiedzą, że proszę wyjść ze sklepu, nie? Jakby, kurwa, nie rozmawiaj, nie zadawaj mi tego pytania, ci pani powie z obsługi. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś z ulicy wchodzi i chcą w ogóle mu coś kupić, nie? Wiadomo, że jak jesteś celebrytką, tylko wiesz, to nie jest celebrytka, na zasadzie jesteś, nie wiem, Wersow, bo oni pewnie, jest im obojętny, kto to jest Wersow, no bo jakby w skali światowej nic nie znaczy, ale jak jesteś celebrytką na zasadzie, nie wiem, Kim Kardashian, Gio od Cristiano Ronaldo, nie wiem, ta Antonella od Messiego, jakby poszła do takiego sklepu, to pewnie by ją obsłużyła i by jej, kurwa, spod lady wyciągnęła wszystko, co by mogła. A jak nie, to by jej zamówiła na następny dzień. No ale no, nie jesteśmy na tym poziomie, nie? Ja nie wiem, czy jakikolwiek Polak jest na takim poziomie. Może Lewandowski, bo jest jakby globalną marką, nie? Żeby go w takim sklepie, kurwa, potraktowali jako kogoś. Moje znajomi robią flipy na tych torebkach, lata po całym świecie, by to kupować, później sprzedawać. No o, Iga Świątek. Iga Świątek jest w sumie ambasadorką Rolexa, no to jej by, ona ma takiego Rolexa, jakiego chce, nie? No Iga Świątek to też jest dobry ten. Ona by pewnie poszła do Chaneli, by jej, kurwa, dali torebki, które mają, nie? Ty ani ja byśmy nie zobaczyli, jakbyśmy weszli do tego sklepu. Solorz? A chodzi ci o Zygmunta Solorza? No Zygmunt Solorz jest nabity, kurwa, kabzą, nie? Więc on by tam mógł wejść, kupić pół sklepu, żeby nabić sobie ten. Wiadomo, że jak masz, kurwa, hajsu, no to chodzi wszystko o kontakty. No podejrzewam, że jakby Solorz w Mediolanie wszedł do sklepu, to by nie wiedzieli, kim jest Zygmunt Solorz, bo ma twarz znaną w Polsce. Ale jakby tam zagadał czy coś, by zobaczyli, wiesz, że on jest dziany i tak dalej, no to tak, nie? No to pewnie by sobie coś kupił. Ale chodzi o to, że wiesz, za twarzowe kto może wejść. No ale jak masz hajs taki, wiesz, kurwa, z krypto jakiś, wiesz, bo to jacyś idioci, kurwa. To jest tak, jakbyś 18-latkowi debilowi dał 1 000 000 złotych. No to też pójdzie i to rozpierdoli, bo czemu miałbyś w sumie tego nie zrobić? Jakbyś dał 1 000 000 złotych, to bym, kurwa,
każdemu sąsiadowi kupił Ferrari, bo by mi się nudziło po prostu. Albo nie wiem, chodził kurwa po ulicy i rozdawał ludziom pieniądze. No kurwa, miliard złotych to jest tyle pieniędzy, że mogłem kurwa pół Wrocławia uszczęśliwić. Wiesz o co chodzi. I bym wydał kurwa 10 milionów. O Jezu, kurwa, wydałem 1% kurwa jakiegoś niesamowitego majątku, kurwa, to wszyscy się cieszą. Co ja personalnie myślę o takiej polityce sklepów? Dużo ludzi na przykład nie rozumie, dlaczego zegarki są drogie, nie? Że jaka to jest różnica, że wiesz, masz Casio za 300 zł, czy jakiegoś, jak się te zegarki nazywają, takie co do biegania się używa. Mówisz, kurwa, ja za 800 zł, kurwa, puls mi mierzy, coś tam, czasy, o, Garminy, super, jest, wiesz, mogę w nim pływać i tak dalej, a ty masz jakiś zegarek, kuchasz, dmuchasz, kurwa, pół miliona. No na pewno prestiż, marka, materiał, który został wykonany i jak został ten, jak skomplikowany jest ten zegarek, nie? Bo to jest trochę na zasadzie, wiesz, weźmiesz telefon jeden i drugi, powiesz, no czym się różni? No jakby tym, co jest w środku, nie? A takie patki, kurwa, czy czapeki, to są arcydzieła, kurwa, zegarmistrzowskie. Tylko musisz się tym jarać, nie? No bo przeciętna osoba popatrzy na taki zegarek i co ją tam interesuje, że tam jest jakiś mechanizm skomplikowany, zrobiony, kurwa, z tytanu i z cipki twojego ojca, nie? Której nie ma. Więc jeszcze bardziej, jeszcze ciężej był do zrobiony ten zegarek. No musisz się tym jarać, no to jest trochę jak biżuteria, nie? To jest trochę jakbyś miał jakąś biżuterię Cartier. Koniec końców pójdziesz do jakiegoś jubilera, to też ci zrobi kolczyki, nie? A to czy tam, kurwa, będą miał większe diamenty, mniej karatów, to jakby ludzie, kurwa, nie czają tego, nie? Teraz wracamy do tej całej telenoweli boxdelowej, ponieważ Szalony Reporter ukazał nowe screeny, które obciążają Michała. Potem jednak okazało się, że opublikował je bez zgody dziewczyny i rozpętała się wielka wojna z druidem. Doszedł jakiś wątek nowego partnera byłej dziewczyny Wardej. Tak, tylko Konopski zapomina się jednej rzeczy. Te screeny nie obciążają Boxdela w żaden sposób. Bo te screeny to jest troszkę na zasadzie... Ja nie mówię, że Boxdel nic nie zrobił, jakby to też z góry. Ale tak stricte dowodowo, to one kurwa są gównowarte. Bo jeśli ja do ciebie napiszę, Mikołaj. Cześć Mikołaj, pamiętasz jak wsadziłeś mi palca do dupy i zrobiłeś mi tym krzywdę? I ty napiszesz, nie pamiętam. I mówię, no to było wtedy i wtedy, wsadzałeś mi palca do dupy. I ja wtedy płakałem. I potem poskrinuję jakby tą rozmowę twoją i moją, komuś ją prześlę. I ktoś na podstawie tego powie, o, to są screeny obciążające Konopskiego. No nie, bo nie ma tam ani wideo z jakiś, albo nie zostało opublikowane. To jest to, co mówię, bo być może jakby rzeczywiście takie rzeczy się działy, nie? I są na to dowody. Ale do momentu, kiedy jest taka rozmowa na zasadzie, pamiętasz jak coś zrobiłeś i ty mówisz, nie pamiętam. To jakby nie obciąża go, to jest jakby, to jest równie, to by było równoznaczne z tym, jakby ta dziewczyna opublikowała post. Zdjęcie Fiutka jest chyba, ale zdjęcie Fiutka to jest to, co Wardęga miał, a tamta, ta nowa dziewczyna to jest jakaś czwarta dziewczyna. Pani z Anglii jest pierwsza, Olczak jest druga, pani od Fiutka jest trzecia, a czwarta jest ta od tych imprez. No, może jest jeszcze więcej, no ja tego nie wiem, no ja wiem tylko tyle, co zobaczyłem w internecie. A zobaczyłem u Szalonego Reportera, jak zrobił, kurwa, bardzo poważny film. Znaczy, Szalony Reporter jest niedojebany, ale on zrobił bardzo poważny film, gdzie bawił się w Krzysztofa Stanowskiego, oskarżał Boxdela o rzeczy i jakby mówił o rzeczach, które zrobił domniemanie Boxdel z pełnym przekonaniem, a na potwierdzenie tego miał screeny, które jakaś dziewczyna wysłała jakiemuś koledze, który wysłał koledze i ten kolega wysłał Szalonemu Reporterowi. Przecież to jest, kurwa, to jest najprostsza droga, żeby się w tarapaty prawne. Dęgi, jakiegoś usuwania wiadomości, eksmisji w towarzystwie policji, ale zacznijmy od tych nowych screenów, które pojawiły się na Boxdela. Co ważne, to nie są to wiadomości sprzed lat, tylko sprzed kilku dni, bo Boxdel nagle zaczął do tej dziewczyny wypisywać i wydzwaniać. Prawdopodobnie po słowach Wardęgi, który zapytał się Boxdela, czy na pewno nie wie o jakiejś czwartej dziewczynie. Wardęga potem sprostował, że nie chodziło mu nawet o tą dziewczynę, do której Boxdel wypisywał. Natomiast Michał musiał wypić jakieś zioła i przypomniał sobie o tej jednej. Co wydaje mi się całkiem istotne, to podczas Pandory rzeczywiście mieliśmy kontakt z tą dziewczyną. Jest to osoba, która posiada ogromną bazę wiedzy na temat Stewarta oraz różnych imprez, w których, jak się okazało, brał też udział Boxdel. Jednak dziewczyna nie chciała przekazać żadnych informacji, które pokazałyby się w naszych filmach i nie chciała też zeznawać na prokuraturze. Jednak z tego, co wiem, to dziewczyna już dostała wezwanie na przesłuchanie i będzie musiała przekazać w ręce służb to, co wie. Przechodząc do tych nowych wiadomości Boxdela, to zaczął od wydzwaniania i wypierania się, że on nic nie wie i każdy chce mu zrobić problemy. Dochodzi też do szantażu. A możesz nie chcieć jakby zeznawać w sprawie, gdzie jesteś ofiarą? Wiesz, to powiedzmy, nie wiem, Boxdel mnie pobije, nie? Wstanie mi, wypierdoli, wyłamie mi dwa zęby. I ja stwierdzę, dobra, nie chcę jakby o tym rozmawiać. Pójdę do dentysty, wstawię sobie te zęby, żyję dalej. No ale dowie się o tym Konopski. I Konopski powie, Boxdel pobił Sergiusza i mu
zjebał dwa zęby. To ja muszę, jak zostanę wezwany na policję, to muszę powiedzieć, że tak było? Czy nie muszę? Nie muszę, okej. Okay. Jeśli jest z urzędu, to musisz. Musisz zeznać, bo to z prasy automatu idzie. Aha, że jak jest cywilna, to nie muszę, ale jak jest karna, to muszę. Kodeks Gita daje ci prawo weta. Aha. No ale dobra, no to ja pójdę na policję i powiem, Boxdel mnie nie uderzył. A potem wyjdzie jakiś filmik, gdzie Boxdel mnie bije. To ja teoretycznie skłamałem w zeznaniach. To mogę ponieść odpowiedzialność za to, że nie chciałem się rozpierdolić na policji w sprawie, gdzie ja byłem ofiarą? To składanie fałszywych zeznań, za to jest sankcja. A no to, a jakbym powiedział, mówią, a czy pana uderzył Boxdel? A ja mówię, wiesz co, odmawiam składania zeznań, nic nie powiem. Prawdy ci nie powiem, a skłamać ci nie chcę. Bartyku tam któryś. Powiedziałeś karno. Stażu emocjonalnego, że ten rzuci się na linę, bo Wardęga nie daje mu spokoju, ale jednak dziewczyna nie ulega jego wiadomościom i odbija to tym, czy może Boxdel kiedykolwiek się zainteresował tym, czy przypadkiem ona nie wyląduje na linie po całej traumie, jaką on jej mógł wyrządzić. Michał tu zaczyna dementować, że jaka trauma, on przecież o niczym nie wie. I dziewczyna przypomina mu o imprezach, kiedy miała 13 bądź 14 lat, był tam polewany alkohol, a dorosłe typy latały z gołymi fujerami. I tutaj akurat przypomniała mi się wiadomość Stewarta do sukanek, który tłumacząc się z tych wszystkich swoich zwyrolskich wiadomości oraz zachowań do nieletnich, wrzucił Boxdela pod pociąg, pisząc o tym, że ten chodził z gołym siurem przed małolatami. No ale wiecie, no, pewnie to były takie żarty. Albo czas. A to wody? Bo ona powie, chodził z gołym siurem, a on powie, nie chodziłem. Dowód na to, że chodził? Więc luz. Wracając, Boxdel się wszystkiego wypiera. Kurwa, o czym wy gadacie? Co ja wam zrobiłem? Kurwa! Na co dziewczyna mu odpisuje, że nawet raz była tak piana, że zgubiła buta, jak ją zaprosił do hotelu. A Boxdel to kontruje, że przecież ona chciała zostać asystentką, więc jaką ona miała traumę i że wam wszystkim odjebało. Te wiadomości pokroju wam wszystkim odjebało, uspokójcie się, kojarzą mi się z tym memem, gdzie czterech Boxdelów mówi do siebie w lustrach. Dziewczyna mu odpisała, że no bycie asystentką, a chlanie jak masz 13 lat, no to jednak co innego. Że była zmanipulowana i myślała, że wszystko jest okej. Okay. No i Boxdel się tłumaczy, że to on tak naprawdę w tym wszystkim jest skrzywdzony, że on nikogo nawet nie podbijał, nawet wtedy to w ogóle nie pił alkoholu. No, ty Boxdel mogłeś nie pić, rzeczywiście, ale mogłeś no, polewać. Co innego było z tymi dziewczynami. Dalej to nie ma nic konkretnego, oprócz tego, że ten jego ostatni olbrzym film to tylko 10% materiałów, które posiada na Wardęgę i ona może do niego przyjechać, żeby to wszystko zobaczyć na własne oczy. Na przykładzie Oli wiemy, że ściąganie do siebie ofiary po to, żeby z wami na przykład chwilkę pomieszkała, może bardzo pozytywnie wpłynąć na przykład na zeznania albo publiczne wypowiedzi. Ale ta dziewczyna na szczęście postanowiła nie przyjeżdżać. Ja mam taki apel do dziewczyn, do których nagle wypisują te wszystkie Boxdele i inni. Nie odpisujcie im. Nie wchodźcie w konwersacje. Będą próbowali was zmanipulować, urobić na swoją stronę i zrobić z siebie ofiarę. Bo czytając to, co pisze Boxdel do tej dziewczyny, która napisała mu, że ma traumę po tych czasach, to naprawdę nie ma tam żadnego poczucia winy. Co do tych screenów, to po tym jak napisałem do tej dziewczyny, okazało się, że ona ich wcale do szalonego reportera nie wysłała i nie wyraziła żadnej zgody na publikację. Szalony dostał te screeny od jakiegoś kolegi, który dostał te screeny od koleżanki tej dziewczyny. I stwierdził, że w sumie to nie zapyta jej o zgodę na publikację, a w tym samym filmie też poucza, że tak nie wolno robić. Ostatnio nawet zdążyłem go już pochwalić w jednym temacie, ale no nie wiem, no to już chyba jest szalone reportowanie. Nie wiem, jakie teraz będą ruchy tej dziewczyny, ale na pewno wiem, że jest to jeden z kluczowych świadków w całej sprawie Pandory. A szalony takim czymś mógł doprowadzić do sporego utrudnienia całej sprawy i uratowania dupy niektórym z wyrolom. Jednak liczę na to, że mimo takiego głupiego ruchu nie skomplikuje to całej sprawy. Na ruch szalonego bardzo mocno zareagował Wardęga na live, który wprost nazwał go skurwysynem. Syn sprawił, że ta dziewczyna jest teraz przerażona, nie? Potem pojawił się jakiś dziwny wątek z byłą partnerką Wardęgi i jej nowym chłopakiem, który okazał się jakimś ćpunem, który wydzwaniał do Wardęgi w środku nocy z telefonu Moniki. O 1:19 w nocy dostaje telefon, uwaga, z Moniki Messengera, co wydaje mi się turbo dziwne, bo Monika zawsze do mnie dzwoni, jest jakby nieliczną osobą, która ma mój numer, więc zawsze do mnie dzwoni na telefon. Odzywa się męski głos, więc ja myślę o... Ale przypał. Monika zhakowana, nie? I on nagle mi podał imię. To imię się zgadzało z nowym kolegą Moniki. Więc Sylwo kazał usunąć ze sobą czat Monice, żeby jakiś losowy chłop nie miał do niego wglądu ani dostępu. Uznałem, że dla bezpieczeństwa swojego lepiej będzie, jak właśnie nie będzie w korespondencji ze mną. Bo Monice ufam.
ale jeżeli jakaś osoba pod wpływem potrafi jej zabrać telefon i do mnie dzwonić z jej Facebooka, a to ciekawe, co tam było w tej rozmowie. Się okazało, jakoś podpatrzył kod podobno. Potem był problem, żeby ten chłop się od Moniki wyprowadził, ponieważ miała się przy nim czuć niebezpiecznie, więc Sylwo tam przyjechał z policją, żeby delikwenta się pozbyć. Monika mi przekazała wtedy klucze i powiedziała, żebym tą sprawę załatwił. No i wezwaliśmy tą policję. Policja tego gościa wyprosiła z mieszkania, oddał klucze, wziął swoje rzeczy. No i się na tym skończyło. No i po tym wszystkim okazało się, że ten chłop będzie chciał się w jakiś sposób zemścić i to on ma kontakt z szalonym reporterem i groził Wardędze, że powstanie na niego jakiś film. W naprawdę dużym skrócie wam to opisałem. Już się trochę zaczynam gubić w tym uniwersum, bo wątki są mocno rozwodnione, trochę męczące i nudzące. Jeżeli w tej sprawie pojawi się coś jeszcze naprawdę bardzo istotnego, to dam wam znać, więc subskrybujcie kanał i bądźcie na czasie.